Witajcie hopheadki i hopheadzi, tutaj Michał z Elebrowary, jesteśmy w Elebrowarze Gdynia. Rozpoczynamy serię filmów o piwnych stylach, o naszych ulubionych stylach, których ważymy nasze piwa, ponieważ każdy piwny styl ma swoją genezę, pewien kontekst kulturowy albo historyczny, w którym powstawał. I wiedza o tym pozwala jeszcze bardziej cieszyć się piwem, a o to w tym wszystkim chodzi. Jako pierwszy poruszymy temat stylu New England DDH Deepa albo DDH Deepa, czyli piwo, które najbardziej Was ostatnio poruszyło i dajecie nam bardzo dużo dobrych ocen za nie. Czyli piwo uważane w stylu New England, wywodzące się z regionu Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych, gdzie piwowarzy sięgnęli po drożdże, które bardzo wolno sedymentują i produkują bardzo dużo estrów, które wpływają na bardzo owocowy charakter piwa. I dodatkowo jest to bardzo wdzięczny styl, żeby go mocno pochmielić i bardzo dobrze oddaje chmielowe aromaty. W naszym wykonaniu jest to dodatkowo Deepa, czyli jest to piwo podwójnie mocne, o podwójnej zawartości alkoholu, ale też o bardzo dużym dodatku owsa, dzięki czemu to piwo jest bardzo kremowe i w strukturze i takie bardzo soczyste. Najwięcej emocji ostatnio wywołuje skrót DDH lub DDH, czyli Double Dry Hopped. Dry Hopped, czyli chmiel dodawany nie w kotle, nie w czasie gotowania do piwa, tylko już po zimnej stronie procesu, w czasie pierwszej lub drugiej fermentacji. Takie chmielenie nadaje piwu bardzo dużo aromatu, bardzo dużo owocowości, właśnie tych tropikalnych owoców, które możecie wyczuć w naszych DDH. I teraz pytanie, czy Double Dry Hopped znaczy, że jest tego chmielu użytego dwa razy więcej, czy jest użyty dwukrotnie. W naszym DDH tego chmielu jest i dwa razy więcej, i jest dwa razy chmielone. Dwa razy więcej, żeby piwo dostarczyć dwa razy więcej chmielowego charakteru wszystkich owocowych nut, których dostarcza chmiel, a jest robione, chmiel jest dodawany w dwóch porcjach w odstępie kilku dni po to, żeby ekstrakcja olejków eterycznych z chmielu była jeszcze bardziej efektywna, żeby to piwo miało jeszcze większego kopa, jeśli chodzi o aromat. W Stanach marketerzy się śmieją, że jest to DDH, jest to po prostu hasło, które bardzo pobudza hopheadów i są w stanie więcej wydać na takie piwa i że to jest lenistwo copywriterów, którzy nie umieją inaczej sprzedać piwa, że DDH to nowe hasło, tak jak kiedyś hasło IPA sprzedawało piwa spółek, ale jeśli weźmiecie piwo DDH i rzeczywiście poczujecie, że jest to soczysta bomba, juicy bomb, to wiedzcie, że browar Was nie oszukał i mam nadzieję, że jak pijecie nasze piwa, to jedno, jesteście o tym przekonani. Jak zwykle w wykonaniu Elebrowaru inspiracja do ważenia właśnie DDH Deepy powstała z podróży i pierwszą taką podróżą, gdzie spotkaliśmy się z dużą ilością chmiel, podwójnie chmielonych na zimno, były dwa wyjazdy do Moskwy, gdzie rosyjskie browary bardzo dużo takich piw ważą, a później poszukiwanie, który browar w Europie słynie z tego, że ich piwa w tym stylu są najlepsze i myślę, że jednoznaczny wybór padł na Cloudwater z Manchesteru, który też miałem przyjemność odwiedzić, porozmawiać z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za ważenie piwa tam, zebranie pełen kajet, wskazówek i później powrót do Lęborka i wcielenie tego wszystkiego w życie. Też po drodze była bardzo udana kooperacja z francuskim browarem Gallia z Paryża, gdzie też wspólna wymiana doświadczeń pozwoliła nam odpowiednio profilować wodę do tego typu piw, dodawać chlorki, odpowiednio ustawiać pH, tak żeby ekstrakcja związków z chmielu była właśnie taka jak chcemy, czyli wyciągnięcie z chmielu wszystkiego, co jest owocowe i soczyste, a pozostawienie wszystkich takich rzeczy, które sprawiają, że goryczka jest zalegająca. No i po tych wszystkich podróżach powstała nasza seria, która zaczęła się od piwa Simcoe Mosaic. Drugim piwem było piwo chmielone chmielem Citra i Galaxy. Trzecim, które leżakuje już w browarze, jest Centennial i Amarillo. I to na pewno nie będą tylko te trzy piwa, ta seria będzie otwarta, będziemy się bawić różnymi odmianami chmielu, więc bądźcie spragnieni.